Cześć, witajcie, a dzisiaj startujemy z takim mini maratonem z serii Speed Champions, a dokładniej zaprezentuję Wam wszystkie cztery zestawy na marcową falę, a jako pierwszy na warsztat bierzemy bolid Formuły 1 od McLarena, zawiera on 235 elementów, jego numer katalogowy to 76919 i kosztuje on 130 zł bez grosza. Bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was na recenzję. Ale zanim omówimy sam model, no to rzućmy jeszcze okiem na instrukcję. Jak widzicie, mamy tutaj klasycznie render, z tyłu spis elementów oraz parę reklam innych zestawów z tej fali. Jak widzicie, mamy tutaj Mustanga, Audi oraz dwupak z BMW. Wszystkie te zestawy pojawią się na kanale. No i tak naprawdę reszta to tylko kroki budowy oraz reklama aplikacji na telefon. Jeżeli chodzi o instrukcję, to było na tyle. No i przechodzimy do złożonego już modelu. A bolid McLarena prezentuje się naprawdę prześwietnie. Odsunę na razie figurkę, bo nią zajmiemy się później. No i przyjrzyjmy się był z bliska. Moim zdaniem to jest chyba jeden z najlepszych zestawów z tej fali. I jest to prawie że model bez wad. Jedyną taką największą wadą tego zestawu, no to są oczywiście naklejki. No ale taka już jest przypadłość dla serii LEGO Speed Champions, że mamy tutaj po prostu naklejek masa. Ale o dziwo znajdą się tu również nadruki, tak jak ten na tym spadzistym dużym elemencie. Chociażby ten niżej, czy chociażby ten u góry. No i też tutaj jakby na tych wkładach do elementów opon mamy te nadruki. Dobrze, zacznijmy może od przedniego skrzydła. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie ten nadruk i mamy również takie boczki, tutaj już są naklejki. No i ogólnie bardzo zostało fajnie to skrzydło zbudowane. Trochę się ono tutaj chybocze, ale to myślę, że praktycznie w ogóle nikomu nie będzie przeszkadzać. No i dalej, przechodzimy do kół, bo to jest bardzo ciekawy element tego zestawu, bo koła są totalnie gładkie, bez żadnego bieżnika, co jest totalną nowością w serii LEGO Speed Champions oraz mają na nich są nadrukowane, jest nadrukowane logo Pirelli oraz napis P0. No i po prostu to jest totalna nowość dla LEGO, że po prostu na oponach mamy jakieś nadruki. Dobrze, przejdźmy może do boku, on jest również bardzo fajnie tutaj stworzony, zrobiony, no i mamy tutaj również masę naklejek, ale jak się te naklejki ładnie w miarę równo naklei, no to nie wygląda jakoś źle i naprawdę jeżeli się o nie dba, no to tutaj nam nic się z nimi nie stanie. Tutaj mamy jeszcze jakiś numer, mamy dużo sponsorów, tutaj nawet jest napis Chrome, z tyłu mamy również jakiegoś tam sponsora na naklejce, no i niestety opony z tyłu również są takie same jak z przodu, no bo wiadomo, w prawdziwych formułach one są ciut szersze, ale tutaj nawet by się, jak widzicie, to nie zmieściło. Jeszcze takie czerwone światełko, no i co ciekawe, mamy tutaj bardzo dużo ciekawych rozwiązań po prostu konstrukcyjnych, tak jak na przykład tutaj mamy rączki od wiaderek jako imitację zawieszenia, tutaj chociażby mamy łyżki jako lusterka, czy chociażby ten element tutaj jakby tej linii, to jest odwrócona jakby tak na bok narta. Bardzo fajnie, że tutaj właśnie w LEGO nam daje takie różne ciekawe smaczki, no i też ten bolid wygląda o wiele lepiej niż ten sprzed 2 lat, a był to ten model Mercedesa. Do niego sobie też przejdziemy i sobie te dwa bolidy porównamy, ale jeszcze zanim to zajrzyjmy do środka. Tutaj, jak widzicie, mamy taką małą kierownicę z jakimiś tam kontrolkami i przyciskami. No i jeżeli chodzi o ten bolid, to było na tyle. Jeszcze tylko napomnę właśnie, że on jest bardzo ładnie, jak widzicie, tutaj wyprofilowany. Te kształty są takie obłe i rzeczywiście przypomina on pierwowzór. No a pod spodem nie ma nic specjalnego, no ale też nikt na to od spodu nie będzie patrzeć. To co, przechodzimy do omówienia figurki, no i zrobimy sobie takie mini porównanie. A figurka jest też niczego sobie. Zobaczcie, dostajemy tutaj bardzo fajny nadruk na kasku, a dokładnie jest to logo McLarena. Mamy tutaj niebieską szybkę, no a pod szybką klasyczny nadruk twarzyczki. Z tyłu niestety żadnej dodatkowej minki, grymasu, ale za to dostajemy bardzo ładny nadruk na torsie i też z tyłu. No i delikatne takie paski na nóżkach. Oczywiście, jak to w serii Speed Champions, dostaje ona klucz. No i również następny standard serii Speed Champions
to jest to, że możemy po prostu zamiast kask dać jej włosy, no i już może jest taka bardziej zwyczajna. Jeżeli chodzi o figurkę, to chyba nie ma co się więcej tu rozwodzić. Przechodzimy do krótkiego porównania i podsumowania. No i mamy tutaj dwa bolidy Formuły 1 z LEGO Speed Champions. Oczywiście ten Mercedes pochodzi z roku 2022, no a McLaren naturalnie z 2024. No i ja wiem, kiedyś te bolidy, tym bardziej, że jest tutaj różnica 2 lat, były trochę bardziej kanciaste, no ale myślę, że nie aż tak bardzo kanciaste, no bo myślę, że zdecydowanie widać, że ten Mercedes jest taki bardziej właśnie kanciasty, bardziej kwadratowy, a jednak McLaren tutaj widać, że jest bardziej obły. Chociażby widać tutaj na bokach, tutaj mamy takie bardziej różne kształty, inne kształty, tylko wyostrzał właśnie. No a tutaj jednak to jest wszystko takie bardziej zbite, no i też bardziej mi się to podoba. Z tyłu nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo mamy tutaj te właśnie światełka. No i też tutaj właśnie Wam porównam koła. Tutaj mamy takie pełnoprawne nadruki, no a tutaj mamy tylko takie wkładki na zwykłe koło z serii Speed Champions. No i myślę, że to jest na tyle. Jeszcze nawet widać to mocno tutaj na tym przednim właśnie widelcu, że jednak w McLarenie wygląda to o niebo lepiej. Dobrze, jeżeli chodzi o nasze porównanie, to było na tyle. No i płynnie przechodzimy do podsumowania. No i co tu dużo mówić, serdecznie polecam Wam ten zestaw, bo praktycznie nie ma wad, oprócz wiadomo naklejek, ale nawet jeżeli nie jesteście jakimiś hardkorowymi zbieraczami serii LEGO Speed Champions, to myślę, że warto sobie taki zestaw zakupić, tym bardziej, że nie jest on jakiś astronomicznie drogi. No i po prostu postawić sobie go na półce i naprawdę mówię, myślę, że warto właśnie taki zestaw sobie zakupić. Też wiadomo, przyjemnie się go buduje, proces budowy nie jest jakiś super długi, no i mamy tu właśnie kilka ciekawych technik konstrukcyjnych. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to było na tyle. Wyczekujcie kolejnych filmów z tej serii. Trzymajcie się i cześć!